poprzednim odcinku. Dowiedzieliśmy się od Torusa, jak wygląda przyjęcie do obozu. Diego zdradził nam więcej szczegółów dotyczących przyjęcia. Spotkaliśmy najwredniejszego chuja w starym obozie. Świadek ich, członek Bractwa Śniącego, opowiedział nam o swoim bogu. Dostaliśmy mapę od Grahama. Zły zlecił nam znalezienie Neka w zamian za swoje poparcie u Diego. Wkurwiliśmy Kyla, bezceremonialnie przebiegając przez jego chatę. Hej, z tej strony Diamorotic. Zapraszam do trzeciego odcinka serii Gothic HD. O, ty masz imię, kolego. Czy to znaczy, że możesz powiedzieć coś ciekawego? Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać, inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Czyżby? To jest sugestia właśnie, żeby zapisać grę. Bardzo dobry nawyk w Gothiku. O, patelnia. Usmażą mięso. Przyda się. Można dowolnie długo trzymać mięso na patelni, ale tak naprawdę wystarczy, żeby dotknęło tylko. Trochę mięsek się nazbierało z tych wszystkich zwierzaków, które po drodze utrupiliśmy. Że smażenie, jak widać, chwileczkę zajmuje, mimo że robią to szybko. Ale zaraz powinno być zrobione. O, i tak. Ile nam odnawia smażone? 15. Surowe chyba 10, także jest profit, od razu się odleczą. No, fajnie, zapiszę jeszcze raz. Idziemy dalej w drogę. Zaczekaj! Słyszałem, że gadałeś z Bludwinem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwin znowu poprosi cię o datek. A już dość! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Prawie się udało. No, usiądź sobie, usiądź. Zaczekaj! Słyszałem, że gadałeś z Bludwinem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu... A to oznacza, że postaram się... O ty! O ty draniu! Co tam żeś wlazł, tak? Teraz mnie walniesz, będzie uciekał. Będzie uciekał. No i po facecie! No. Upolowany. Dawaj to. Trochę nas pobił, ale udało się zwyciężyć. Drugie. Trzecie mięsko. No i co powiesz teraz, koleżko? Właśnie, w Gothiku, żeby kogoś zabić, to trzeba go jeszcze dobić. Jak już jeszcze wtedy. Pożałujesz. Wtedy by się na mnie rzucili wszyscy. Zejdź mi z drogi, człowieku. Druga bójka jest okej. No, znów tak. Szukasz kłopotów? Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Uda. No, leż sobie, leż. Dobrej nocy. O, ciekawe, czy to jego chata. Pewnie tak. Skrzynia zamknięta. Mam jeden jedyny wytrych i nie będę go tu zużywał. Ktoś ciekawy tu jest? Nie. Tak, nie, nikogo ciekawego nie ma. Jeszcze pożałuję. Dusty. No, nie będziemy z nim teraz gadać, bo nam się teraz chyba niekoniecznie przyda. Chociaż, a może? Pogadajmy z Dustym. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza.
Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. No dobra. Nie będę udawał, że nie wiem, o co chodzi. Jest koleś właśnie w obozie na bagnie, który da nam do niego kontakt. No i jednym z zadań, jeżeli się chce dołączyć do obozu na bagnie, jest sprowadzenie kogoś nowego. O, wiadro wody. Czy to nas leczyło? Czy ja dobrze pamiętam? A nie, to leczyło w Gothiku 3. No tak. O, proszę. Tutaj mamy kolejne istotne postaci. Fisk. Witaj. To jest handlarz. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. No co tam masz? O, tak, on sprzedaje masz zbroję. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Tak, 500 bryłek, lepsze spodnie, 250 gorsze spodnie. Pokaż mi swoje towary. W ogóle. O, masz rudę. O! No tak, i ma ząb kopacza. Znacznie lepszy mieczek niż nasz, ale dosyć drogi. I nie wymaga więcej niż 10 siły. Na szczęście wyszkoliliśmy się trochę w tej dziedzinie. Kurczę, krzak zasłania przedmioty, to jest słabe. Mięso chrząszcza zostaje, ale kubek nam nie jest potrzebny. Monety nie mają wartości. Brzytwa. O, brzytwa, psik. Dobra. Mapę sobie zostawimy, czy sprzedamy od razu? Bardziej nam się przyda jako bryłki chyba na tym etapie gry, tak naprawdę. Eliksir zostaje. 4 piwa mamy. Zostawiam 2. Jack. Jagody zostają. A tak, kij z gwoździem, krab. Zardzewiały miecz, krab. Kilof 1 tylko zostawimy. Pałka niepotrzebna. Strzały zostają. O proszę, 48 bryłek rudy do przodu, elegancko. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2. No, elegancko. 50 bryłek rudy to już jest kawałek pieniądza. Przejdę się do tego pana tutaj. Cześć, koleżko. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Ktoś tu komuś spuścił w pierdol. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. No dobra. No teraz mamy 150 bryłek rudy. Zobaczmy, co Fisk ma nam do powiedzenia w związku z tą sprawą. No. Użyjmy pochodni. Rzućmy trochę światła na sprawę. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy.
Zainteresowany? Może innym razem. No dobrze, jeszcze mogę tutaj wrócić, nie ma żadnego problemu. A tymczasem potraktujmy te 100 bryłek rudy jako pożyczkę. Można pójść do świstaka i powiedzieć, że cena się podniosła, te 10 bryłek rudy. Wtedy nie będzie aż tak zadowolony. Albo można zapłacić za niego te 10 bryłek rudy i wtedy będzie zupełnie zadowolony. Na razie przyda nam się to w gotówce, oddamy później. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy! Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra. Ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Nie. Albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. Świetnie. Zapomnijmy o całej sprawie. Zaraz, powoli! Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz. 50 bryłek to trochę dużo jak na żółtodzioba, nie sądzisz? To już lepiej. A niech cię szlak, masz tu swoje 50 bryłek. Tylko nie próbuj mnie wykiwać, mały. Przyda mi się, dziękuję. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. 50 bryłek. Okazja. Tyle samo są u kartografa. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Zielsko. Też ma 200 bryłek w zanadrzu i troszkę soczków. No dobra. Na razie nie będziemy nic kupować. No, a nam się zrobiło w międzyczasie już 200 bryłek. Elegancko. Z nim nie będziemy na razie gadać, bo on nas może zaprowadzić do obozu na bagnie. Na razie się tam nie wybieramy. Więc daruję sobie teraz ten dialog. Idziemy zwiedzać dalej. To się chyba nigdy nie zmieni. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O, hej, kolego. Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Pamiętam twoje imię, kolego. Słyszę o tobie od początku gry. Najpierw od myśliwych. Później od Torusa. Mam na ciebie questa. Powinienem ci spuścić w pierdol. Masz problem. Czyżby? A jaki?
Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonię karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. No właśnie, więc w zasadzie dołączenie do każdego obozu daje nam jakąś możliwość wejścia do zamku. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Zobaczmy, co tam ma. No, to ma krab sam, jak widzę. Strzały ewentualnie można by kupić. I chyba kupią te strzały. Strzały są równie dobre, co bryłki rudy. W zasadzie. Chociaż... Nie będę. Nie będę na razie kupował. Strzał darują sobie, że będzie ich pełna. I tak na razie nie mam łuku. No i także, jak widać, pojawiła się opcja dyplomatycznego rozwiązania. Można z nim po prostu pójść i wtedy już go nie będzie w obozie. No. Dobra, kontynuujmy wycieczkę w takim razie. Tutaj widzę, nie za bardzo jest przejście, ale coś się da zrobić. Chilloutują? Ktoś istotny? Raczej nie. Chrząszcz. Nie pamiętam chrząszcza w tym miejscu. O, tych chrząszczu. No, to mamy do czynienia z typowym chrząszczem. No już chowam broń, to pięścią go załatwię. Jeszcze tak nie bulwersuje. Aha, to ja muszę... zdjąć miecz. Wydawało mi się, że tyldą mogę od razu w pięści używać. Hej ty! No. Spadaj stąd, mądry chłopiec. Ja tu chrząszcza gonię, kolego. Sam rozumiesz, wyższa konieczność. No. Czemu? Jeszcze jeden? Dobra. Mamy to. Mądry chłopiec. Miecz założony. Idziemy dalej. Krótka przerwa na chrząszcze. Bardzo spoko. A, pusta kuźnia. O, Fletcher. Miałem z nim pogadać o Neku. Hej, ty. Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam?
Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, Torus kazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Okej. Przepuść mnie! Proszę, proszę, idź, kolego. Zobaczmy, jakie mamy misje. Tak, receptura bractwa, to jest dla Dextera. Nowi wyznawcy dla bractwa. Aha, no tak, to jest ten quest w bractwie, o którym wspominałem. Zaginiony strażnik, tak, Nek. Przyjęcie do obozu bractwa. Tak, bo Alparwes może mnie zaprowadzić, to już wiem. Test zaufania, no to jest ta kopalnia i lista od Jana. Zadanie dla Torusa, to jak skończymy gadać ze wszystkimi w starym obozie, to się zrobi. No dobra. Lecimy dalej. Myślę, że teraz można się przespać do rana, bo chyba się już pochowali ludzie. Zapiszmy grę, bo strasznie dawno tego nie robiłem, aż się sobie dziwię. Nie ma tutaj kolesia, który by nam powiedział, że właśnie ta chata jest do wzięcia, także po prostu sobie tutaj wejdę. Tak się składa, że jest jedna chata specjalnie dla nas. Z pustą, niezamkniętą skrzynią, do której moglibyśmy sobie coś włożyć. Nie wiedzieć po co zresztą. Biorąc pod uwagę, że mamy nieskończony ekwipunek. No. Swoją drogą, sen leczy i odnawia manę. Znowu to samo. Guy. Guy to jest właśnie ten koleż, który wskazałby nam chatę. Także można z nim od razu pogadać, bo on też fajne wprowadzenie robi. I opowiada o obozach. Tak bardzo obiektywnie. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. No dzięki, zdążyłem się w niej już wyspać. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. Jeśli myślisz, że... A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. No tak, sprawiedliwość. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. To już się więcej nie powtórzę. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery.
A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? O to zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Myślałem, że to się skończyło i się do tego zawsze to samo. No, dobra. Więc teraz jeszcze zajrzymy sobie do kuźni. I okaże się, po co była mi ta kasa. Dlaczego od razu nie załatwiłem sprawy u świstaka? Czy ja mogę podnieść to lewitujące ostrze? Nie, chyba nie mogę. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek, odbyliśmy długą rozmowę. Nie chcemy tego zepsuć. Widzę, że znasz się na swoim fałszu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Ależ on ma głos, o matko. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. To się chyba nigdy nie skończy. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O to chodzi. Stal. Stal możemy kupić za 40 bryłek rudy. I stać nas na 5 sztuk. Elegancko. Nie będę dalej słuchał, lepiej się do tego mieszać. No, otóż mam zamiar zarobić troszkę kasy jako kowal. Najpierw rozgrzeję pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą stal. Teraz wszystkie po kolei rozbiję na kowadle. Wystarczy jedno uderzenie. Od razu. Okej. Dzisiejszy woda. Dziękuję. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No a teraz kolego, suń się od tego kamienia szlifierskiego. Nie chcę z tobą gadać. Spadaj. Spadaj, mówię. No. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I tak długo jak mnie to nie dotyczy. Zamiast stali mamy teraz niewykończone miecze o wartości 100. Myślałem, że czyli sprzedam je za 50. Czyli na każdym 10 bryłek zysku. Jeden sobie zachowam. Hej. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Stal mu się odnawia w ekwipunku. To jest bardzo, bardzo wygodne. Niestety bryłki rudy zredukowały mu się do 200. Powinien mieć 400, bo chyba miał 200 na początku? A nie, może nie miał, może to jest moje 200, dobra, nieważne. Tak, zacznijmy od sprzedania mu mieczy. No, stary miecz też, czemu? Co jest? Aha. No, to się gotyk wykrzaczył.
Sprzedajemy stare miecze. Dołóżmy sobie jeszcze te 6 bryłek. Wymiana gotowa. Zapiszmy na wszelki wypadek. No dobra, to robimy kolejną partię mieczy. Wydaje mi się, że jego zasoby stali były kiedyś ograniczone. Może to w modzie się zrobiło, że mu się odnawia, albo tylko do pewnego stopnia się odnawia. Po tej partii zobaczymy. Jeżeli będą to nieskończone zasoby stali, to nie będziemy tego eksploitować. Może to ten koleż nam psuje. Zagadajmy do niego. Był czas, kiedy to jest prawdziwe. Jak mnie to nie dotyczy. No. No cóż się. Chcesz mnie z... Mondrala. Chcesz mnie zaatakować? Mondrala. Myślałem, że się uparł. Dobra, spuścimy mu pierdziel. No już! Zobacz, facet ma dość. Dziękuję, 40 doświadczenia i kolejny mieczek. O! Ma dużo niewykończonych mieczy. To w tym momencie już nam się zrobiło. Pozwolę sobie zapisać. Tam się zrobiło bardzo dużo kasy. Aha. Kamień szlifierki. Szlifierski się zbagował. Można polegać, od co? Jeszcze pożałujesz. A, nie zbagował się. Wszystko dlatego, że nie wystydziłem stali. Okej. Teraz mamy... Wow, ja cały czas przewijam? Nie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mamy zatrzęsienie, teraz... Wow. No dobra, to nam się zrobiło dużo kasy. Nie było zbyt mądre. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. No i musi i tak odnawia stal, więc jakby ktoś chciał, to mógłby tutaj spędzić tyle czasu, ile by było trzeba i zarobić ile by chciał, pożyczyć w postaci mieczy. To się chyba nigdy nie skończyło. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie z... No, ten się zbagował. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiałem. No dobra. Więc co my tu jeszcze chcemy zrobić w ramach wycieczki po obozie? Jeszcze nie znaleźliśmy rączki. I nie gadaliśmy ze Skatim przy arenie. To w sumie arena jest tam i na dół. Dobra, to lecimy. Jak tam z naszym levelem? Aha, 800 na 1500. Doświadczenia do kolejnego poziomu. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Gadajmy lepiej. To jest jakiś randomowy dzień, tak. Jeśli myślisz, że... W tej historii musi być jednak... Właściwie, która godzina jest? Zapiszmy sobie. Nam pokazuje przy sejwie godzinę. 10:07 jest czasu gry. Muszę do południa prześpię. Ludzie zawsze gadają. Czy ja mam przy sobie niewykończony mecz? Ludzie zawsze gadają. Jakiś taki wydawał mi się nieco zardzewiały. Ludzie zawsze... To nie było zbyt mądre. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No, jest i rączka. Chcę zostać cieniem.
I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Skradanie? To nam powie, że jeżeli chodzi o skradanie, to należy udać się do Kawalorna, który mieszka w... To jest myśliwy, który mieszka w chacie poza obozem. Otwieranie zamków. 10 punktów umiejętności, lepsze 20. Kradzież tak samo, 10-20. No dobra. Na razie oczywiście nie mamy punktów umiejętności. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. No dobra. Otwierać zamki to jest fajna umiejętność, otwierania zamków. Tylko że na razie nie mamy na to punktów umiejętności. Hej, Skaty. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Ale się zaciął ten z tyłu. Jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Obawiam się, że nie zostało to zaimplementowane w grze. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. 50 bryłek, 10 punktów umiejętności. Wydaje mi się, że skorzystamy z tej oferty, bo jest to bardzo, bardzo pożyteczne, żeby umieć lepiej trochę walczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 9, 450 bryłek rudy mamy w tych mieczach. Dużo. Dobra, z nimi na razie nie będę gadał. Chociaż może zobaczmy, jakie questy mamy. Tak, jakbyśmy pogadali z Diegiem, to mogę pójść do Diega i zapytać, jak tam moja opinia w obozie. Jeszcze przy okazji poznamy chyba ostatnią istotną postać, czy ostatnie dwie istotne postacie. Zapiszmy sobie grę, bo trochę gadaliśmy. Hej. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić.
Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Ciekawe, i tutaj powinna się zapalić żaróweczka. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Nasz brakujący strażnik. Zły dał nam na niego questa, żeby go znaleźć. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. W sumie mamy już 4 kawałki chrząszczy. Także to już wystarczy. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Świetnie. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Wrzut. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. No tak, to złapaliśmy wrzoda na dupie. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak czeka na swój miecz. Zdecyduj się wreszcie, czy zamierzasz mu go oddać, czy nie. W przeciwnym wypadku może pomyśleć, że zwiałeś z jego rudą. Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt. Ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Mówiłem ci już o rączce. On może cię wiele nauczyć. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuje cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli chcesz go pokonać. Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie. No, trzymaj się. Dowiedzieliśmy, jak tam z naszą opinią. Myślę, że teraz załatwią sprawę. Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa! No tak, wrzut. Załatwię teraz sprawę z mieczem Świstaka, żeby się nie bulwersował. Ale to dopiero w następnym odcinku. Zapraszam do oglądania i na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie, użyj łapy w dół. Chcesz być pierwszym, który dowie się o moim nowym filmie? Jeśli tak, zasubskrybuj kanał. Gdyby interesował się również mój kanał na Twitchu, zapraszam do linku w opisie filmu. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym filmie.